zapytam pana redaktora na początku o to, gdzie w tym wszystkim jest ta tolerancja i szacunek? No tu w ogóle przecież nie chodzi o tolerancję i o szacunek, bo proszę zwrócić uwagę, też Piotr Misiewicz na Niezależnej bardzo dobry komentarz na ten temat napisał, że oni nie definiują na transparentach, co jest celem tej walki, tak? Tylko używają wulgarnych słów, takich bojowych okrzyków, wzywających no, de facto do przemocy, do poniżania. Dlaczego? No bo bardzo trudno jest powiedzieć, że moim celem jest to, żeby w Polsce ginęło 1000 dzieci ze zespołem Downa rocznie. Więc tego nie są w stanie napisać, nie są w stanie do tego się przyznać. A taki jest cel tej walki, żeby umożliwić zabijanie tych dzieci. I w związku z tym muszą iść w odwrotnym kierunku, czyli tego, że to my jesteśmy jacyś fatalni, że ludzie, którzy nie mają takiego samego zdania, a bardzo często przecież skąd oni mogą wiedzieć, jakie zdanie ma człowiek idący do kościoła. Jest przedmiotem agresji, poniżania, obrażania. Ja pamiętam czasy komunistyczne i muszę przyznać, że komuniści nie mieli odwagi atakować kościołów. Kiedy się ZOMO zapędziło za demonstrantami i wpadało do kościoła, to był bardzo ostry protest ze strony kościoła i się komuniści z tego musieli tłumaczyć. No dzisiaj przekroczono granice, które nie przekroczyli bolszewicy. Napadanie kościołów, znieważanie, to kiedyś, jeżeli bezpieka robiła, to w sposób skryty. Tak, a dzisiaj robią to oficjalnie, jawnie. Neobolszewicka rewolucja zupełnie, zupełnie nie liczący się z prawami człowieka sposób. Poniżanie wiernych, niszczenie świątyń. Wszystko to się kojarzy jak najgorzej. A mamy do czynienia po drugiej stronie z jakimiś totalnymi nieukami, którzy nie wiedzą, że to już było w Rosji bolszewickiej. I zresztą w nazistowskich Niemczech również. Oni to po prostu te wzorce powtarzają mniej lub bardziej świadomie, nawet używając raz komunistycznych, raz nazistowskich oznaczeń. Tylko panie redaktorze, jeśli chodzi o doinformowanie, to ważną tu jest kwestią to, że jakby to orzeczenie Trybunału będzie miało taką moc prawną, tak to nazwę, w sytuacji, kiedy rzeczywiście zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. I tutaj wiele zależy po stronie, wiele zależy od premiera Mateusza Morawieckiego. Więc ja zapytam, dlaczego dzisiaj, dlaczego wczoraj też te środowiska atakowały Kościół, kiedy ważną informacją jest to, że to zależy od rządu, od obecnej władzy. I to jeszcze, tak jak się mówi, klamka nie zapadła. No jeszcze może nie zapadła. No nie no, premier ma w zasadzie obowiązek opublikować to orzeczenie. Nie ma żadnych przesłanek twierdzić, że decyzja Trybunału jest w jakiś sposób wadliwa. Przecież ten sam podjął szereg decyzji, z którymi rząd nie miał problemu. Zarówno z takimi, które się zgadzał, jak nie zgadzał, ale które w sposób legislacyjny nie budzą wątpliwości. Tak jak ta w sposób legislacyjny nie budzi wątpliwości, więc opublikować musi. No ale Trybunał to też nie jest Kościół. No, jeszcze rozumiem, że poszli pod Trybunał. Natomiast oni atakują Kościoły, oni atakują ludzi wierzących, bo zakładają, że źródło ochrony życia jest... czy takiej postawy w ochronie życia jest w Kościele katolickim. No to jest bardzo błędne myślenie. Po pierwsze, na Zachodzie generalnie jeszcze bardziej radykalne pod tym względem są religie protestanckie. Nie wszystkie, ale część. Po drugie, znam bardzo wielu ludzi niewierzących, którzy się przeciwstawiają zabijaniu dzieci upośledzonych. I nie ma to nic wspólnego ani z tym, w co wierzą, ani jak grzeszą. Po prostu jest to postawa wobec życia, wobec wrażliwości na życie człowieka. Ja pół życia zajmowałem się dziećmi upośledzonymi. Znam bardzo dobrze ludzi z zespołem Downa. Wiem, że potrafią dawać szczęście, radość i potrafią być szczęśliwi. Jeżeli już tak, to niech powiedzą wprost, o co im chodzi, tak? A nie atakują ludzi wierzących. Trochę to przypomina czasy lat 30., kiedy naziści w Niemczech, nie mogąc znaleźć lepszych ofiar, szukali sobie Żydów. No to ci szukają katolików. To mniej więcej to jest ta sama zasada. No po prostu jakoś im katolicy podpadli pod but, to będą kopać. Panie redaktorze, pan redaktor powiedział przed chwilą, że te osoby, które protestują, wcale przecież nie wiedzą, jakie osoby, które idą do kościoła, mają poglądy na temat aborcji. Ja się z tym zgadzam, to jest prawda, bo wiele z tych osób uważa, że kompromis aborcyjny, który został wypracowany, jest dobry. Więc dlaczego każda osoba, która wchodzi do kościoła, musi być atakowana?
No bo to, co wywołuje wściekłość, to chrześcijaństwo, to krzyż. Trzeba też pamiętać, że wiele z tych protestujących atakowało na przykład, czy im podobni, ale też myślę, że to te same osoby często były, przynajmniej wśród tych starszych, atakowało krzyż na krakowskim przedmieściu. Nie miał to nic wspólnego przez walką o życie nienarodzonych, tylko po prostu sam symbol krzyża budził tak potworną agresję. No w Polsce są różne grupy, no są grupy religijne i grupy antyreligijne. Jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym. Problem tylko polega na tym, że ludzie religijni nie atakują ludzi o innych poglądach, a ludzie o innych poglądach, choćby pan Margot, atakuje osoby wierzące. Tak samo dzisiaj doszło do ataków na kościoły. No co mówię, jest przekroczeniem granicy, której nie było chyba w Polsce nigdy przekroczone. Ja wczoraj też, będąc tam podczas tego protestu, przysłuchując się, słyszałam wielokrotnie, że te osoby, też widziałam, matki przychodziły z tymi dziećmi chorymi i mówiły o tym, że pomoc państwa jest bardzo znikoma. Może to jest ta kwestia, nad którą należałoby się pochylić właśnie ze strony państwa zdecydowanie bardziej. Może gdyby była ta pomoc zdecydowanie większa, wyższa finansowo, to wtedy te kobiety inaczej również by podchodziły do wychowywania dzieci upośledzonych. No ta pomoc jest już zdecydowanie większa niż była parę lat temu, ale oczywiście trzeba się nad tym pochylić, nad tym zastanowić, no bo skoro ktoś w wyniku decyzji państwa będzie miał trochę gorzej, tak, no bo zawsze jest trudniej wychować dziecko z upośledzeniem niż dziecko zdrowe, no to oczywiście tą pomoc trzeba zwiększyć. Po drugie, przecież nikt nie każe wychowywać. No, mam wrażenie, że wiele z tych dzieci może nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy wolało być zabitych, czy adoptowanych, ale patrząc na radość ich życia, ja polecam, żeby spędzić chwilę z dzieckiem, z zespołem Downa, ile to daje radości i jemu, i samemu sobie, jak oni potrafią oblewać tą miłością, radością. Bo ja naprawdę wiele lat spędziłem z nimi. Ja myślę, że każdy z tych dzieci woli żyć. Jeżeli jakiś rodzic nie da rady wychować, to jest kolejka chętnych do adopcji. Panie redaktorze, kiedy w takim razie będzie publikacja w Dzienniku Ustaw? Moim zdaniem powinna być jak najszybciej, żeby tego nie przeciągać. A te marsze się wypalą, dlatego że bardzo złą formułę przebrały. Ten poziom agresji, już widać, że w analizach w sieci bardzo spada zainteresowanie nimi, dlatego że no, większość ludzi odstręcza ten język, ta agresja, te napady na kościoły. Nawet ci, którzy mają inne zdanie w sprawie aborcji, po prostu są przerażeni tym poziomem agresji. Oni się teraz bardzo szybko zaczną izolować. I teraz a propos tego języka, no mamy posłów, mamy posłanki w polskim Sejmie, które tego języka używają, tym się posługują. No, bardzo mnie to martwi, czy tak będzie wyglądała polska polityka w następnych miesiącach. No ale już parokrotnie tak wyglądała i podczas puczy tych słynnych cia Majdanów, a wcześniej podczas Smoleńska. No mamy w Polsce grupy, które uważają, że wolno im przekraczać granice, wolno im używać języka nienawiści, agresji, że wolno poniżać innych. I kiedy odpowie się na to choćby w 1/3, broniąc się, to mówią, że świat się zawalił, że to jest nietolerancja. Kiedy przestępca, który napada na drugiego człowieka, wsadza się do więzienia, to mówią, że to jest prześladowanie. No, uważają, że wolno im więcej. Uważają, że wolno im więcej. Nie wolno więcej. Musimy się temu przeciwstawiać, obojętnie jakie będą mieli wsparcie, kto za nim będzie stał. Tak samo jak jest przerażające i obrzydliwe to, co wyrabia w tej chwili TVN. No po prostu obrzydliwe, bo pisanie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej na pasku stacji, która jest kapitałem zagranicznym, jest ordynarnym wtrącaniem się obcego kapitału w życie polskiego państwa. To już nie chodzi przecież o poglądy na temat aborcji, tylko Julia Przyłębska została w sposób niekwestionowany przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. Tam, jeżeli wątpliwości były, to były do innych sędziów, ale nie co do Julii Przyłębskiej. I w tej chwili mówienie
że to jest... To może powiedzieć, że TVN pana tam jakiegoś Somołka czy kogoś tam innego, który jest prezesem. To wszystko jest... świadczy o tym, jak bardzo ludzie, którzy próbują nas uczyć demokracji, w ogóle nie dorośli do demokracji, do norm życia w społeczeństwie, do cywilizowanych norm. To jest dzicz potworna, również w strojach dziennikarskich. To jeszcze na koniec tylko zapytam, czy jest szansa w ogóle jakakolwiek, aby te osoby, które są przeciwne aborcji, w jakikolwiek sposób mogły porozmawiać po prostu z tymi osobami, które są za aborcją. Czy widzi pan redaktor tutaj jakąś po prostu nadzieję na taki dialog, ale spokojny? Znaczy, po pierwsze, myślę, że takie dyskusje się odbywają co dzień w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych. Poglądy są podzielone, aczkolwiek z tych badań wiem, że większość Polaków była przeciwko aborcji eugenicznej. Natomiast jeżeli kogoś celem jest poniżanie, bicie, no to jaki dialog może się odbywać? No, trzeba się bronić po prostu i tyle, trzeba stosować prawo. Jak się ktoś uspokoi, to można wrócić do rozmowy, ale najpierw powinien przeprosić za przestępstwa i za ohydne zachowania, które dokonał. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ja na koniec tego spotkania tylko państwu powiem a propos tego tematu, że już we środę nasza telewizja będzie na pogrzebie 2-letniej Anastazji. Rodzice zaprosili nas na ten pogrzeb, ponieważ dziecko właśnie urodziło się z wadami i zdecydowali się urodzić i wychowywać do ostatniego dnia tę dziewczynkę. A świadectwo tej pięknej miłości rodzicielskiej na naszej antenie pojawi się już we środę. Dziękuję panu redaktorowi. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.